Biblia Audio. Drugi list do Tesaloniczan. W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy Was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w Waszym rozumieniu, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszeni.